i jak na... Mega susi. Powaga! Spartiatix! I jak na ten moment jedyna miłość singielki. Singielką jestem już jakoś półtora roku i szczerze mówiąc nie Melania. Spieszę się już do związków, bo mam takie założenie, że raczej większość ludzi kłamie, większość ludzi udaje. Mam tą podświadomość, że nie wszyscy są tacy, ale po prostu jestem bardzo ostrożna, bo już raz i drugi się widać, nic nie widać. Bliskiej. A jaki ten jedyny powinien być? Uchyl rąbka tajemnicy. Na pewno musi mieć też trochę zwariowany, szalony charakter jak ja, bo bym nie zanudzał. A życie po prostu moim zdaniem trzeba dzielić z kimś, co trochę też dzieli swoje zainteresowania, żeby po prostu było jakieś połączenie. Ładna ta pani i fluszet. Mój partner też musi mieć świadomość, że do mnie faceci piszą i pisać będą. To jest po prostu no, nieuniknione. I po prostu musi akceptować ten fakt, że tak jest i no niestety będzie. Milena wygina śmiało ciało. Oto akceptować, że odpisuje i wysyła z DNA. Moją pasją jest gimnastyka na drążku pionowym, inaczej zwana pole dance. Jest to połączenie sportu siłowego i tańca. Tak naprawdę siłownia a pole. Ona ma OF? Aha, to dlatego piszą. Dance to są dwie różne rzeczy i pole dance jest dużo, dużo cięższy. I to mnie właśnie... Ta, weźmiesz 500 martwym? To co ty do mnie... Uderzę kogoś. Pęca do dalszego działania. Wysoko postawiłaś poprzeczkę. Umiesz walczyć o swoje, a kłamce potrafisz przejrzeć na wylot? Wydaje mi się, że... Czemu ona płacze? ...który jest singlem... Potrafisz przejrzeć na wylot? Co jest? Wydaje mi się, że wyczuję, który jest singlem, ponieważ dużo osób, jak chce coś udawać, to się po prostu peszy i widać po oczach. Ja ogólnie emituję pozytywną energię, kiedyś wstawię, jak pisałem. Jedna osoba powiedziała. Co? I po prostu... Coś w sobie mam, że potrafi. Jak ktoś podnosi 500 martwym, to potrafi tańczyć na róże jak ona, kozaku? A po co ma potrafić, jak potrafi lepszą rzecz? Wie, wyczuć ludzi. Pora ruszyć na łowy, do boju. Spróbuj ich rozgryźć, rozłóż na łopatki. Niech się tłumaczą, ale podobno tylko winni się tłumaczą. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Cześć. Halo, co tak? Chcesz mnie poznać, czy nie? Co tu za byk? Milena postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Nie jest biała, ale jest sprawdzona. Przybory. A mogę swoją rękę? Możesz. No. Żyję. Ale chcę poczynać. Aha, chcesz poczynać? No, sobie. Nie, spokojnie. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Zaraz jak ja tam podejdę do tej na kurwa. Się skończy. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Wow, wow. Wow. A to jest ten moment, co ja cię łapię. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Milena odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Czas na prezentację uczestników gry. Wszystkich łączy sport i pragnienie zwycięstwa. Tomek wygrał już nie jeden mecz. Cześć, nazywam się Tomek, mam 20 lat. Chyba u nich hokeja. Moją pasją jest koszykówka, a to jest moja dziewczyna Sara. Mateusz pracuje nad sobą i rzeźbi ciało. Jestem Mateusz, mam 30 lat, z zawodu jestem mechanikiem. Moje hobby to sport. Oto moja żona, Paula. Ty, a czemu się nazywam Mateusz Wajchę-Przełóż? Co to znaczy? Filip może pochwalić się niezłą muskulaturą. Cześć, mam na imię Filip, mówią na mnie Monster, jestem trenerem personalnym. Popuść, czy to jestem ty? Jestem z Warszawy, mam 34 lata, jestem singlem. Na pierwszy ogień idzie Tomek, który od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku. Poznaliśmy się na imprezie, to było Monster. W pierwszej liceum i tak w sumie od tego momentu się zaczęło. Polski dero. Tomek do mnie napisał i tak się potoczyła nasza znajomość i jesteśmy już razem 3,5 roku. Nie mieliśmy żadnej takiej poważnej kłótni przez 3,5 roku, więc myślę, że to dobry wynik. Ale było blisko, było blisko.
żeby tylko singielka was nie skłóciła, ale jak podejdziecie do randki z nieznajomą jak do zdrowej sportowej rywalizacji, powinno być ok. W końcu to tylko gra. Będzie okazja do pokłócenia teraz? Z masłem. No. Koszykówkę zacząłem trenować jak miałem 7 lat. Początkowo zaczęło się od piłki nożnej u każdego młodego chłopczyka, ale tato zachęcił mnie na koszykówkę, choć nigdy sam nie grał. A już pasję załapałem i byłem w tym nawet dobry. I Sarę zaraziłeś pasją. A poza grą w kosza, co Susi jeszcze szampon robicie był razem? Testowany, że kłaki wypadły? Tańc, bacia tak. Się nazywa, rodzaj tańca. Zjedzenie. No, raz w tygodniu, ja niechętnie. Sara mnie przekonywuje, zachęca. Trening czyni mistrza. Z singielką też możesz wywijać, tylko co na to Sara? Ja ogólnie jestem dużo zazdrośnicą. Jest dużo lepiej niż na początku, naprawdę, bo nad tym pracuję, więc to będzie duży test dla mnie, ale jest lepiej, ale jestem zazdrośnicą dalej. Ale Baniszko miała na oku. Wszystko ile zapłaciłem za co? 600 zł. To można zabrać dobra się cena? Za gruntowne porządki. Ej, a czy my schowaliśmy rzeczy? Lekcja pokory. Nie. Chodź może już zaczniemy. Dobra. Co oni robią? Oni chodzą do gimnazjum? To są chyba twoje spodenki, weź się. Dobra, schowaj. To zabieramy. To jest twoje? To jest twoje. Nie, to jest już moje wszystko. Dobra, książki są twoje, możesz się edukować. A tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Nie spawał mi ojciec coś fotela. Znalazła, to jaką będziesz miał wymówkę? To wszystko ciocia, tu nic nie ma. Sprytnie, tylko trochę mało oryginalnie. Tak robi. Ale może łyknie ten kit. Jak fryzjer, no, jak fryzjer mi wygolił za kola? Co to w ogóle znaczy? Tego nie nosisz. Coś tu jeszcze jest twojego? Tak. Co to jest Lego... Lego War? World? Co to jest? Nie wiem co to weź jest. Weź to. Co tego jest? No widzisz, tyle masz ciuchów. To też zabierz. Pamiętaj jeszcze o tych rzeczach, o kosmetykach. Zacierają ślady, a Milena jak chce nakryć przeciwnika. Gdzie można nabyć taką umiejętność jak ty? Chodzi mi o profesjonalne reagowanie. Trzeba się z tym po prostu urodzić? No na pewno smykałka, gen, jakby dodatkowy chromo... Nie, poczekaj. No nie wiem, czy to jest akurat najbardziej potrzebne, ale przydaje się. Nika na kłamstwie. Mam swoją strategię, na pewno będę co jakiś czas patrzeć w oczy. Bo to czasem zapesza, ale też nie za... Ej, ile ta Milena ma lat, bo nie pamiętam, ale... Żeby po prostu tego nie było tak... Na oko powiedz. Przeogrom tego, bo to może nawet mnie wtedy zmylić. Milena chce go rozgryźć psychologicznie, bo dowody zbrodni mogą zostać... Co ja mam na głowie? Chyba czego nie mam. Dobra. Jak zdobyć dodatkowy chrom? No, owsiak sprzedaje uran Czeczenom, a Polakom chrom. I tyle, i kupujesz, nie? Dobra, daj, ale nawilżam też możesz w zasadzie używać. A, nie będzie podejrzewać. Singielka będzie miała twardy orzech do zgryzienia. Tomek chce zrobić dobre wrażenie i oczarować Milenę już na wstępie. A jak sądzisz, dobrze wyglądam? Jak zawsze. Czyli? Czyli dobrze. Sprzedaż chrom. Schowaj, bo będzie to dopiero przypo. Powodzenia. Wierzę w ciebie. A wiara podobno czyni cuda. Sara chowa się w sypialni, skąd obserwować będzie... A wziąłbyś udział w tym programie, wiedząc, że prawdopodobnie nic nie wygrasz? Opening? Nie. Okay. A więc można ale może? Zaczynać. Nie czas wiem. Na wkrętkę. Cześć, jestem Milena. Cześć, Tomek. Ej, szczerze, co byś wolał? Zmarnować 2 dni życia na chodzenie po tych planach zdjęciowych do tego gównianego programu, czy przez 48 godzin siedzieć przed PC-tem, grać w Gothica, Noc Kruka i jeść pizzę? Chyba jest odpowiedź oczywista. Poznać. Zapraszam. Milena nie traci czasu. Od wejścia szuka śladów zbrodni. Co tak się rozglądasz? Grać w LOLa. No, żeby zobaczyć dowody. Umrzeć. I już coś przykuło moją uwagę. Spokojnie, jeszcze będziesz miała chwilę. Zapraszam, usiądź sobie. Ale ta kanapa to klasyk. To mieszkanko to jest mieszkanko mojej cioci. Mieszka tutaj, wyjechała z Koszalina. Koszalin, słynny clown. Joker. Czekaj. A właśnie, kuzyn mi klika te? Klika. Faceta, no i tu żyje, ale wyjechali, więc teraz tu jestem. Jestem studentem. Oni mają tak mały budżet, że zmieniają tylko mieszkania w bloku, myślisz? Ty, ale, bo ktoś pisał, że oni wynajmują te mieszkania, ale nie wydaje mi się, żeby to była prawda, że w sensie, że to są jednak chyba mieszkania uczestników
I czasem nie, tak jak na przykład wczoraj oni mieli taki dom wielki, a mieli tam po 20 lat. Wiadomo, mogło być to rodziców, ale no, co jakiś czas takie domy właśnie mają niektórzy, więc coś tu nie gra. Po co oni by mieli brać udział w tym gównie? Studentem politycznym. Przyjaciel mojego znajomego brał udział w tym programie, mówił, że większość tego programu to taki safe, mieszkanie jest wyposażone na jeden dzień, aha. Za sam udział płacą 500. Niki, Dański, jestem na transporcie, logistyce. A ty czym się zajmujesz? Się zaczęło, Patryk, ja już. Ja pracuję za granicą, na wyjazdach zagranicznych i też co to jako znaczy? Pole dance trener personalny. O proszę, a za, gdzie za granicą? Przy produkcji owoców, warzyw. Ale w Niemczech, w Holandii? W Niemczech. Wygląda konkretnie, na konkret babkę. Ja mam brata, w sensie od mojego ojczyma jakby, więc to nie jest mój brat, brat. Ale ja mam brata, co mnie w dupę harata. Podobają Niemcy, jestem wręcz zadłużony w nich, bo super kraj. Teraz ja mam pytanie do ciebie. W takim razie, jak ci też tak Niemcy się podobają, to co, po programie możesz tam pojechać ze mną? Myślę, że tak. Kończyć. A twoja dziewczyna też ci pozwoli? Nie mam dziewczyny, więc... Nie masz? Nie mam. Ciekawe. Nie puściłabym ich do Niemiec tak razem, żeby sobie pojechali tak. A jeszcze do ciebie pytanie po pool dance, że wrócę, ale na przykład załóżmy, że ja jestem twoim chłopakiem teraz i ja miałbym problem, jakbyś wstawiała zdjęcie na Instagrama z pool dance. I czy jesteś w stanie posłuchać? Już widać, że jest mad po całym pytaniu. A znają się dwie minuty. ...tej rady i przez to ograniczyć tak te, wiesz, te zdjęcia, takie mocniejsze, czy nie? Jak to wygląda? To nie byłbyś moim chłopakiem, bo albo mnie akceptujesz taka, jak jestem, albo wcale. A masz może jakieś zdjęcie, żebym mógł zobaczyć? Nie powiedziałabym, że tańczy na róże, ale... Za $5 na OF. Codziennie tak ćwiczysz? Nie codziennie, bo to trzeba słuchać swojego ciała. Jak najbardziej. Czasami jak naprawdę rzeczywiście boli, to lepiej sobie odpocząć pół roku i potem wrócić. Ja tak mam, no z siłownią, że odpoczęłam już piąty rok. Spokojną, podwojoną siłą. No jak już instruktorka, to już musi coś potrafić. Ja cię zostawię na chwilę, a ty co, popatrz, co tu chcesz podwiedzać w tym pięknym, antykowym mieszkaniu. Piąty wiek. Pierwsze koty za płoty. Tomek poszedł na naradę do Sary, a Milena może podzielić się wrażeniami. Jak boli pół roku, to masz stawy rozwalone, a nie, że robisz odpoczynek. A co się wtedy robi na te stawy? Smaruje maścią? Z reklam? Myślę, że miły chłopak. Na kolegę się nadaje, ale coś mi tak się wydaje, że coś kręci. Tak jakby miał dziewczynę po prostu. Milena ma wątpliwości. Zmieniasz staw? Musi bardziej się na jaki? Wystarać. Jak to? Jest ciężko ją przekonać, jest zawziętą. No. A podoba ci się czy nie? Niezbyt. Pani detektyw podchodzi do tematu. Samo przyszło, zawodowo. Samo pójdzie? Jest okay. Biała, ale jest sprawdzona. No bo sprawdzam, czy sprząta. Co? Bo ja lubię bardzo porządek. Ale tam kurzu będzie. Ty, u mnie by chyba ta rękawiczka nic nie wykryła kurzu, nie? Nie no chyba. Nie widać, no nie jest widać. No to dobrze, nie sprzątasz. Tu coś babcinę jakby. Więc może mówić prawdę. Albo specjalnie włożył. Ty kapcie, to cioci. No to cioci. A te gry to raczej nie cioci. Grzecznie czy grzesznie? Weź się, zbóż, dlaczego ona takie coś w ogóle wyciągnęła? Że to przecież jej cioci, że ty się teraz głupio czujesz w ogóle myśląc o swojej cioci w ten sposób. Sara dobrze kombinuje. Trzeba singielkę zakręcić. Trzymaj się. Tomek musi się bardziej przyłożyć. Trafił na trudną zawodniczkę. Łatwo nie lejsy mają. No cześć, mam do ciebie kilka pytań. Co tam znalazłaś? Tylko nie mów prawdy. Co, cioci? No właśnie, generalnie. Co to jest? Mega głupio, że to znalazłem. Czuję się mega niezręcznie, jak myślę, że moja ciocia gra z kimś w to, z moim wujkiem albo z kimś innym. To w ogóle jest dla mnie nie do pomyślenia. Wujek to raczej z dziećmi w to gra. W sensie, bo jest nauczycielem. I to jest Monopoly. Żyje. Ale chcę poczynać. Aha, coś poczynać? No nie, spokojnie. Dotyk na drugiej ręce. Na pierwszej nie, naprawdę. No. Jezus ja Mario, taki, co jest? Nie spieszę się z dotykiem. Chociaż może właśnie, jak on jest taka konkretna, może to weźmie, bo nie wyszło to tak, że... O Jezu, ręka parzy. Jakoś wybrnął, ale to dopiero początek testowania. Ze sportem też masz do czynienia? Z tobą grał? Aktualnie też? Witam, tak. Guczo. No, witam, Ksamil, witam, witam. Zatańczyć. Zatańczyć? Tak. A cia to umie tańczyć, ale zobaczył jak wyjdzie. Co to jest to, co ona mówi? A mogę ja pierwsza? Możesz, zobaczyć pokażę, jeszcze jedną rzecz.
Tomka chyba przerasta ta cała sytuacja. Panie przodem. Gentleman. Milena nie odpuszcza. Może Sara coś podpowie? Latynoski taniec? Ty, a czarnoskórzy mają jakieś tańce swoje? Dobrze ci idzie. Czarnoskórzy ludzie jak coś. Każdy jest równy, tylko pytam po prostu. Bardzo dobrze. Ale Milenie chyba lepiej. Nie, no, nie pytałem jednak. Pieprze. Pieprze. Tańczę z nią szybko. Damy tą rękę tej... Teraz ty jej nie podawaj ręki, nie? Tylko jak ona będzie chciała. Kombinujcie, bo lekko nie jest. Taki. Ale czemu ty napisałeś to w emotki, jak o to zapytałem? Czy ty oszalałeś? To same męskie. Ale co ty, masa, mówisz? Same męskie, nic tutaj nie ma. No jak? Uff, niczego nie znalazła. Witam, Eryczek. Podkreśl, że to jest mieszkanie cioci. Tak, powiem, że to mieszkanie też mi się nie podoba. No nie podoba mi się, no co jest moje ciocią, to co zawie. Tylko czy Milena to kupi? Na naiwną nie wygląda. Tomek, lepiej wracaj i zatańcz z nim. To jest to, co Lewandowska tańczy. A, co była ta drama, że ją latynos i płacze tam, ten Robercik płacze. Ta, było coś takiego. Dobra, ja się znam na piłkarzach. Na razie jestem naprawdę spokojna i jest okej. Okay. Tak jak jest, jest dobrze. Mogą sobie u ciebie na chacie to kręcili? No, ciekawa chatka. Tylko te dywany, no takie parchaty, ale luj, no. Dywan jak dywan. Na razie jestem naprawdę spokojna i jest okej. Okay. Tak jak jest dobrze. Mogą sobie zatańczyć. Ty prowadzisz? Aha! Co dalej się robi? Aha! Dywan od Turka z bazaru. Okay. Zaraz załapię. Uj, opierdziele, jakie NPC. Wow. A to jest ten moment, co ja cię łapię. To się wydnie. Jest, powiem tak, jestem totalnym człowiekiem. Nie spodziewałem Putina? Się tego, ale zaczęłaś mnie dobrze. Coś czułem, że coś kombinujesz, ale nie wyczułem tego. A naprawdę dobrze tańczysz. Dobrze. Podoba mu się. Znaczy jej. On jej się podoba. Ja chyba już uciekam. Chodź, cię odprowadzę. To spieprzaj. Myślę, że... Tak jak widzę to wszystko teraz, to myślę, że wierzy. Bezpiecznej podróży. Impera oglądałem, ale nic ciekawego raczej. No, no i... Poza tym Szeligą. Z tym reklamą jego. I już po. Jak wrażenia? Teraz się czuję dziwnie, tak po tym całym spotkaniu, ale myślę, że coś tam kupiła, nie? Coś się tam udało. Co do spotkania z tą osobą, uważam, że jest za dużo zagadek. Z tą osobą, bo ona widać, że... Troszeczkę ma go w dupie. Dek? Sara, chodź, już możesz wejść, już poszła. Sara jest zagadką. Siedziała w ukryciu jak mysz pod miotłą. Jak oceniasz? A co to jest, Machoń? Dobrze, generalnie. Nie wiem, jak jeszcze inni wypadną w porównaniu z tobą. Zobaczymy też resztę kandydatów, nerd. Powaga. Bo może jednak mnie przekona, że to był ten tutaj. Która to jest Sara? Myślę, że jest szansa? Ja też myślę, że jest. Jeśli kandydaci następni tego nie spartoczą, to jest duża szansa. Póki piłka Machoń to drzewo? Jest szansa. A. Kolejny zawodnik już się rozgrzewa. Pod okiem żony. Jesteśmy razem od 12 lat ze sobą. Poznaliśmy się w klubie tanecznym. Ja leżałam taka rozwalona na kanapie. Przyszedł Mateusz, mówi do mnie, cześć, jestem Mateusz, a ja takie, cześć. I za chwilę wstałam po prostu, jakbym dostali. Słucham tej historii, to wyglądam tak, powaga. Nie wiem, strzały Amora i Jezu, to była naprawdę miłość od pierwszego wejrzenia. I się zaczęło nasze miłosne gniazdko wić. Kochają się na zabój. Mateusz większość... Ich 6. Czasu spędza z żoną. Chętnie też ćwiczy, bo chce się podobać swojej ukochanej. Ja bardzo lubię sport. Tutaj akurat w taką dziedzinę skruszyłem On kalistenikę ćwiczył? Nie pomyliło mi się z kalistą na bocie. Karoli X dał na golibordę 5 zł i 2 grosze. Dodasz? Nie, to w ogóle nie jest podobne do powaga. Jeżeli ma być powaga ze mną, to musi być podobno do tamtego. Zrób coś z tym. Stanika za dużo, że tak powiem, nie potrafię, ale jakieś podciągania, dipy, to na początku wystarczy po to, żeby sobie kiedyś właśnie taką flagę zrobić. Raz, dwa, trzy, jak w wojsku. Raz, dwa, trzy. Ale dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy. Już. Żony, masz się słuchać, a nie. Jak było? Nie. Do dupy. Jak zawsze. Dobrze. W domu rządzi żona. Mateusz chodzi jak w zegarku.
Po prostu pantoflarz. Jestem zazdrosna, no nie ukrywam, że nie jestem zazdrosna, bo jestem. No bo takiego przystojniaka mieć, no to kurde, no kto by nie był zazdrosny? To może ja. Lepiej ustalcie zasady przed randką. Co może, czego nie może. Oczywiste, że mój mąż nie będzie się całował z obcą kobietą, 6-6. A jak będzie, no to wtedy ja wyskakuję z pazurami. Grubo, powiało grozą. Lepiej miej się na baczności. Ale już czas na domowe porządki. Dobra, dawaj, te kurtki, to wszystko trzeba pochować. Dawaj, dawaj. Dawaj, bo ona zaraz będzie i ona się skapnie po tym. Czekaj, to też. Tyle tych rzeczy? No. Dużo tego. Ciśnijcie, bo Milena się zbliża i zrobi wam kipisz w mieszkaniu. Ach, dobra. Czekaj. SPX co? Po co ci tyle tych rzeczy? Gniot? Aj. Ile się można patykować? Co to w dupę jest? Dobra, jesteś kobietą, to... Co to jest? Co jest o tej emotce? Nie wiesz, o co chodzi. Dowody znikają, ale Mileny tak łatwo nie nabierzecie. Ma swoje sposoby, gniotek? Żeby przejrzeć kłamce? No dobra. Strategię mam podobną do wszystkich będzie. Trzech kandydatów. Na pewno sprawdzam, czy w lodówce jest dużo jedzenia, mało, czy coś jest... Mogłem powiedzieć ten żart, czy mało, bo no nieważne, ale nie powiem. W ogóle gotowego, czy nic? Dobra, chyba wszystko jest już okej. No chyba tak. A nie, czekaj, moja kosmetyczka. Przymalowałam się. Dobra, to ja nie mówię. Jak coś, to jestem w pokoju obok. Dobra, dobra. Bądź grzeczny i pamiętaj bez całowania, bo zobaczysz. Lepiej słuchaj się żony, bo pożałujesz. Ale singielkę też musisz przekonać do powaga, swoich powaga racji. Teraz. Powaga, bo idzie. Panowie, powaga, bo idzie. Makowadłem. Cześć, Milena jest. I panie oczywiście, ale no tak, powaga. Dziękuję bardzo. Ja pierdzielę, jak ona jest brzydka, w ogóle nie jest w jego typie. Skąd ta pewność? Zaczyna się. Jaka piękna suknia. Dziękuję bardzo. A ćwiczysz w balet? Czemu on ma ton głosu, jakby nagrywali... Jemu się plany zdjęciowe pomyliły, rel? Dziękuję bardzo. Ja pierdzielę, jak ona jest brzydka, w ogóle nie jest w jego typie. Skąd ta pewność? Mów za siebie. Jaka piękna suknia. Dziękuję bardzo. A ćwiczysz w balecie? Nie. Aha, no, ale i tak jest piękna. Ale faja w tle. Zapraszam, siadaj. O, masz prima balerina. Ja pierdzielę. Może jesteś głodna? Mam przygotowane. Z czego ona się śmieje? Prima mortadela dzisiaj była chyba jedzona. No. Cześć, przepraszam, ale z czego ona się śmieje? Prima balerina, ja pierdolę. Może jesteś głodna? Nie wiem, zawsze mam tak, że jak widzę tych ludzi, co wyśmiewają innych w tym programie, to mnie tak triggerują, że muszę im cisnąć. Więc w teorii siebie powinienem tyrać, no ale luj. Dzięki. Chłop to chyba wielorybnik ma na nazwisko. Nie mów nic. Mam przygotowane kilka rzeczy. A co na przykład? Mam kanapeczki takie bardzo kolorowe, fajne. Chyba, że możesz mi pomóc. No dobrze. Razem ją możemy poukładać. No, żeby się czasem nie zadławiła tą kanapeczką. Albo sama je wypchnę do gardła. Dobrze im idzie to robienie kanapek. Niezły team. Ładna kuchnia. A mogę coś sprawdzić? A dziękuję. A proszę, rozejrzyj się jak chcesz. Gadałem jak w gotiku. Jak zwykle nie traci czasu i węszy. Zawsze jak kogoś poznajesz, to mu buszujesz po lodówce, czy po prostu głodna jesteś? To co, przejdźmy może... Żona nic nie powiedziała. Susi! Jak akurat była o tym... No nie ważne, nie ważne. Dzięki... kto? Ku? Aku. Dzięki za Prime'a. Z kanapeczkami zjemy. Milena jest czujna jak ważka i skupiona na zadaniu. Zobaczymy, czy jest w ogóle zabawna. On lubi zabawne osoby, a ona jest jakaś taka dziwna. Bardzo proszę. To ciebie chyba nie lubi. Nie masz dzieci. Nie, nie mam dzieci. Proszę, często ja mam się... do ciebie pytanie, czy lubisz tańczyć? No, ale takie, że tak powiem, swobodne swoje. Jak? Kłaku. Kłaku. No dobra, dzięki za suba kłaku. Jasne. Często się, proszę, może zjedzmy. A jak ci się podoba na przykład pole? Dziękuję pole? Bardzo, przepraszam to cię. To chyba bardziej dla kobiet, a nie dla facetów. O masz, kurczę, rura leci. Trenuję pole właśnie. Aha, no to fajnie. Ja na przykład kalistenikę bardzo.
lubię, zacząłem sobie ćwiczyć. Nie mogę ci pokazać, jak u mnie to wygląda. No dobra, to pokaż. No i fajnie. Ciekawy jestem. Co tu się dzieje w ogóle? Zobaczmy podciąganie w wykonaniu mistrza. Spinamy dupę. Aha. Spinamy brzuch. Myślałem, że będzie coś fajniejszego. Prosto, czyli deska, od samej nazwy o co chodzi. Mhm. O, 30 sekund, 60, to ile da radę. Od samej nazwy? No nie wiem, ale co, chcesz usiąść? Możemy przetestować. No to zapraszam. Spróbujemy, najwyżej się połamie. Up. Jest okej, wow. Ale za długo nie wytrzymam. Mhm. Ale masz siłę. Zobaczymy. Ty, ale w sumie silny. Jak będziesz zapierdol zamiatać. Ale powiem ci, że ja... Co? Też mam siłę. Drobne, ale pozory mylą. No kurde, faktycznie. Trzeba sprawdzić. No. Chcesz się posiłować na rękę? Zabieramy. Milena zaczęła się uśmiechać, a żonie mina zrzedła. Cóż, wszystkim nie dogodzisz. Ale żonka jest mad. Zaczęła się uśmiechać. Zobacz. A żonie mina zrzedła. Cóż, wszystkim... Jo! O Boże! I dobrze jej tak. Nie, wynerwia mnie, bo jest mega toksyczna. Nerwia mnie ona. Kim nie dogodzisz? Nienawiść. No, nie zesraj się tam. Milena ma siłę i moc, choć nie wygląda, ale nie już ocenia się zesrałem. Książki po okładce. No, nie no, coś jest nie tak. Zara, jak ja tam podejdę do tej p***dolne, kurde, się skończy. Ja na chwilę cię zostawię, wrócę, pójdę do pokoju i zaraz wrócę, dobra? Dobrze. Lepiej już idź, bo żona się gotuje, zaraz się zagotuje. No to już kurde, nie wchodź tu. Białko no, się zetnie, Susi. To ja po prostu posprawdzam więcej rzeczy. Chyba dłuższy. Co, podoba się? Co ty na... No, ale... Boże. I co, podoba ci się? Co ty na... No, ale na sobie pozwalasz siadać i tak? Taki szczurek, przestań. Gumy do ćwiczeń. Mówił, że lubi trenować, więc mogą być jego, ale trochę mnie kolor różowy zastanawia, dobra? A ona chuda, skóra i kości. Faktycznie. Mogę coś powiedzieć, skoro ona na wygląd wjechała jakby z tej strony, to ja mogę powiedzieć, że ona jest... Nie mówię, nie mówię, ale jak jeszcze raz to mnie naprawdę sprowokuje. Nie. Nie ma nawet na co zawiesić oko. Nie wiem, ci k***a zawiesiło oko. Tylko na mnie tylko masz tak zawiesić oko. Tylko tak się mówi. No, dobra. Kochanie. O, zdjęcia. Ciekawe, z kim? O, dziecko. Powiedział, że nie masz dziecka, więc teraz co? Powiesz, że... Że jest... No właśnie, co powie, jak ma dziecka zdjęcie? Ty się nie... Nieważne. Siostry i to jest jej dziecko. Podejrzana sprawa. Miałem taki atlas. Ty, miałem taki atlas. Siostry i to jest jej dziecko. Taki. A, nie widzisz? Miałeś taki atlas? Ja miałem. Podejrzana sprawa. A widziałeś, jak ma połowę nogi? Atlas, no, nie, właśnie, to jest zwykły. Chciałem zapytać i to jest właśnie to. Dobra, to już wiem wszystko, co mam robić. Lecę. Też cię kocham, buziaki, pa. Pa. Tylko uważaj, nie możesz przekroczyć pewnej cienkiej granicy. Witam, Roczek. Witam, dziękuję bardzo. Jestem już. A ty powiedz mi, karany może byłeś kiedyś? Ja? Nigdy. Ja pierdolę, docieka. A to jak mi to wytłumaczysz, że tu są dokumenty różne... No ona docieka, a ty masz chyba ciekę w dupę, że tak się pultasz. Wiesz co... Opanuj się. No nie chciałem od razu mówić, ale... Denerwuje mnie ona. Siostry, wiesz, po prostu jestem po ciężkim związku. Byłem po prostu męczony fizycznie i psychicznie przez tą kobietę. No nieraz... Ty, on mówi o teraźniejszym? Żartuję. Dzięki, Kubus. Shrimp? Dzięki. Kubuś Shrimp. Dziękuję bardzo. Ułożyła mi. O, kurwa, wyszło, że go lałam. Może lepiej zmień temat. Jo, ona wie, że to nie jednak, czy? Mat, odwróć jej uwagę, bo za mocno ciśnie. A powiedz mi, te twoje siniaki to też właśnie z takiej przyszłości jak... Nie, ma... to jest przez trening. O kurde, rzeczywiście, widziałeś to? Siniaki to te...
Też właśnie z takiej przyszłości jak... Nie, to jest przez trening. To się po prostu nazywa pocałunki od rurki. Pocałunki jak malinki. O Boże. Ty, jak RB to widzi, to myślisz, że ten? Bo on coś tam dziwnego dzisiaj gadał, no. Myślę, że tak, no. Musiało skończyłby boleć. Streama. A co ci po tym interesuje, debilu? Dzięki temu nabrałam dużo siły. No to fajnie. Jak chcesz, to się zaraz podniosę. Ciekawe, czy go podniesie, czy tylko go podpuszcza. Ona już mnie zaczyna irytować, naprawdę. No dajesz, szok. Tym nie godzinkę i niedowierzanie. Szacun. Dobra, dobra, niech ci będzie. Weź się tam połam, proszę cię, bo ja sama połamię. To co teraz? Może coś bardziej romantycznego? Koniec tych wygłupów. No to co chcesz pograć, albo co porobić? Chcesz zatańczyć? No to co, to może coś zatańczymy. No dobra. Jezus, on nie umie tańczyć, naprawdę. Taniec, połamaniec. Jakaś obca szmata będzie go dotykać. Wkurwam to. A jesteś klubowy chłopak? Nie, tak wiesz, powiem ci, że... Nie. Czasami gdzieś tam wyskoczę o z kurde. Ale raczej nie. Ale leci. Daje radę? Prawda? Jezus, mój ten... White Monkey PLS. Kurde, przestań, błagam cię, już kurde nie tęcz. Ja A mogę zobaczyć łazienkę? Nie, tak, proszę cię bardzo. Ochłońcie trochę. Ale ona jest mega toksyczna, naprawdę, nie wiem. Ona myśli pewnie, że jest śmieszna. Ale to jest, a ona na tych poprzednich nagraniach, gdzie tam się przedstawiali, też taka była. No to jest chore, że ten typ tego nie widzi. Wypierdolę, bo ja ją wypierdolę zaraz. Czas na przerwę. Warto ostudzić emocje. Nie wiem, Machoń. No i co sądzisz? Kufur. Za co? Nie wkur... mnie. Podpadł. Tak się starał. Wyłączcie kamery na chwilę, muszę je oddać. Powaga. Przepraszam, nie powiedziałby tak. Milena wciąż węszy. No jest dużo damskich rzeczy. A ty nie zbliża ci się ten okres? Że ty taka wredna się zrobiłaś? Nie, a może w ciąży jestem. Buty tak. Możliwe, no. Damskie buty, damskie. No i jak się z tego wytłumaczysz? Kombinuj. Powiem tak. Prowadziłem po pijaku. Dostałem tutaj już tam odsiadkę. Mam bilecik. I za miesiąc idę do pierdla. Co ty na to? Dobra. To będzie dobre. Czyli chcesz odwrócić uwagę singielki? Dobra. I zszokujesz ją osobistym XD. Wyznaniem? Taki plan? Daj buziaka, kochanie, chyba trzeba już iść. Weź ją wypierdź stąd, bo już mam jej dosyć. Dobra, powiem jej bo to ja co. Ją wypierdoliliśmy. Pa. Pa. Wiesz co, dobra. Walić to wszystko, wiesz co. Dobra, usiądę, bo to już są emocje. Chciałem po prostu fajnie spędzić czas, ale widzę, że tu są jakieś cały czas podejrzenia. No i... Dobra, co przegrał program. On zapomniał, że ma udawać, że jest sam w tym odcinku. Właśnie, nie wiem. Popijewszony ten program, więc... Jak takie patusy się trafią do odcinka, to się to nie da oglądać. Dobra, i powiem ci, wiesz co... Nie chodzi tu o tego typa, tylko o tamtą. To jest jakieś chore. Ja za miesiąc mam bilecik do tutaj obok, do więzienia, tak więc... To tak to wygląda. Niestety, jechałem po pijaku, zabrali mi prawko, jeszcze na dodatek odsiadkę mam tutaj pół roku. A więc... No nie jest to. Chciałem chociaż spędzić fajnie czas, ale widzę, że coś tutaj... się dzieje. Dobrze. Czy mu idzie? Dobrze. A ona dobrze mu idzie. Ale widzę, że coś tutaj się dzieje. Dobrze mu idzie. Dobrze, naprawdę. Chyba ci się nie podobam, albo nie wiem, szukasz specjalnie coś, żeby nie wiem, żeby po prostu wyjść. Nie rozumiem tego. No po prostu dużo w życiu przeszłam u znajomych i nie tylko związki, po prostu ludzie. Nie podoba mi się takie podejście. No trudno. Jakie podejście? Ona ma sprawdzić, czy ty jesteś sam, czy nie na tym pogadanym program. To jakby, nie wiem, jak ludzie tyrali tego typa, jeden z 10, że na siebie bierze pytania. Co samo lub nie może dać komuś innemu? Na tym polega program. Takie są zasady, ona ci szpera po mieszkaniu, bo się ma wygrać. Nie wiem, ci ludzie są przypieprzeni, oni nie rozumieją, co się dzieje? Jak to, coś, to jest sen, powaga. A myślę, że to możemy już
zakończyć, bo to nie ma sensu. Już mi nawet humor zbledł. To prosto jasne i na temat wypowiedzi. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Wiecie, kto kurwa wzbogacić. Żonek Zakolak dał na Goliborde 5 zł. O, widzę, że byłeś u fryzjera, kiedy brodę golisz, aha, 66. Dziękuję bardzo. Na zero? A kiedy chcesz? Dzięki miło bardzo. Miło poznać, natomiast mówię, ta inwigilacja wykreśliła sprawę. Dobrze, dobrze grałam. Zajebiście jesteś, mężu. Teraz to już wybaczam ci to siadanie. Karolinek zdał na Goliborde 5 zł i 3 grosze. Poprawiłem. Dzięki bardzo. Patrzę. Dziękuję, Karolek. Karaoke. O Boże. Co? Ja pie... O Boże. Dobra emota, widzu, nie no, legenda. Powaga 2. Zarobiste. Proszę cię bardzo. Miłego dnia ci życzę. Nie no, piękne to jest. Powodzenia w szukaniu drugiej połówki. Powaga 2. Papa. Ej, czemu ta emotka wygląda, jakby to był Rzymianin? Cze, ja też tak wyglądam. Wyprosił singielkę. Nawet o kwiatku zapomniała. Czego się nie robi dla żony? Jestem bardzo z niego zadowolona. Chyba coś dzisiaj będzie. Chyba mu wybaczę. Chyba będzie Magzes. Lecimy tak dalej. To wiedziałem, że już coś podejrzewa i trzeba było to uciąć. I te więzienie też trzeba było wprowadzić, bo to. No wiadome. Gra grom, ale. Na Goliborde 5 zł. Żonka. Dzięki, Grubas. Powaga 2. Trzeba mieć zawsze jakieś wyjście ewakuacyjne. Przyznam, że no chłopak miał rację, byłam za bardzo natarczywa, co, jak, gdzie, nie po wiem, co, dlaczego, ona na co. Ona tak mówi. Bo to są po prostu sprawy prywatne. Ale na tym polega Aloj. Piąteczka. Piąteczko. No. Jak oceniasz no tutaj? No jak oceniam? Alvaros. Szczerze? No, był genialny, naprawdę. No. Miałam tą zazdrość taką, jak ona ci siadła na tych plecach. No wkurzyło mnie to bardzo. Myślę, że... Nie wiem, siedzisz mu na plecach cały odcinek, jakoś dajemy rady to oglądać. Co ty Powaga 2. Trzeba się opanować. Chyba kłamał. No po prostu za dużo rzeczy kobiecych tam było. Bardzo się cieszę, kochanie. Bardzo dobrze wyszło. Ja jestem zadowolony. Jest, jak ty też, to tym bardziej. Milena, nie da się szkoda mi tego typa. Mam nadzieję, że... Że będzie dobrze u niego. Jest nieufna i dociekliwa. Czas na osiłka. Filip jest popularnym trenerem personalnym i singlem zranionym przez kobiety. Jak? Ja singlem jestem. A tak... jak go znaleźć? Weź go znać. To pewnie TikToker. Powiedzieć od roku. Miałem tam, że tak powiem, pewien epizod w życiu. Skończył się po miesiącu. Nie chciałbym, że tak powiem, to wywlechać. To tak się ciężko tworzyć i komuś zaufać jeszcze, jak ktoś został zraniony, tak? I teraz skupia się na sporcie. Oddał się pasji w pełni. Moja mama w sporcie. Wpisz se Filip Singiel, przecież masz. Dobra. Mój tata w sporcie. Mój tata był instruktorem pływania. Moja mama sędzia uczniczy, sędzia judo. Próbowałem swoich sił w piłkę grać. No, ale że jestem indywidualistą, to tak nie za bardzo mi to wychodziło. Lubię, jak coś zależy ode mnie. Czemu ma tak ściśnięte zęby, jak mówi? To jest jakiś tik? Nerwowy, czy coś takiego? Jestem trenerem personalnym. Ćwiczę ludzi. Motywuje, wspiera, dodaje otuchy. Filip ma podejście. Ostatnio pomaga wrócić do formy koledze, który w zamian wspiera go w miłosnych wrócić podbojach. Do formy? Ja, to taki świetnie wyglądający, jak też stało się dziewczyną. Jestem Żydem,
Jaką on ma łapę wielką, Boże. Jaki byk. Dał na golibordę 10 zł. Ej, patrz. Patrzę. Patrz, patrz. No patrzę, patrz. Down the fucking house. Boys. Mario na drugi kanał. Znaleźli hasz. Jaki hasz? Boże, cześć tato. Jaka to niby ryfa? Co się stało z barakiem? Nie wiem, spalił się sam z siebie. Olej się zapalił, nikomu nic się nie stało. Sam z siebie? Sam z siebie się spalił? Co się stało? Dobra, proszę bądźcie tak dobrzy i zejdźcie z podjazdu. Ten podjazd to wszystko, co zostało ojcu, a od gorąca zmięku. Zabierzcie proszę te sikawki. Pożar zgaszony. Stary trochę przesadził, to prawda, że barak się spalił, ale mogło być gorzej. Nikomu nic się nie stało, ale on się... Prawda, no. On? Ten typ to jest? Słuchajcie, wiem, że bardzo często wam pokazuję te same czynności w ciągu dnia, które wykonuję. Aha. Że rano przyjmuję loko z promulti z izolatem, że trenuję, robię cardio, posiłki, generalnie no ciągle te same, bo są to ryby, są to mięsa. Z czarnym ryżem albo z batatami. Okej, okay, a po ile kasza jaglana za kilo? No nie masz. No tak się widzisz, moje życie potoczyło. Dobra, no, czekaj. Po prostu, no. Zobaczymy, jak dzisiaj przyjdzie tu jakaś, może coś z tego będzie, nie? Zobaczymy, zobaczymy. No, to może zrobimy tak, że mieszkamy razem tymi, pod tymi, że tak powiem, jak... Nie przychodzi mi powiadomienie z DC, a list i ty? Z Olajwie? Jak na DC nie przychodzi? To powiedzieć, czy podnajmujesz, czy po prostu mieszkam. Ej, kolega jest naturalem? Napisz. Nie, jakoś tylko tak. Powaga 2, bez obrażania. Może, no zerknę tutaj, nie wiem, po szafkach czy coś. Czy może, co, może coś zostało, może coś tam, wiesz. Gdzieś jest? Mogę? Pan sobie zerknę. Oczywiście, za bezpieczeństwo, żeby, wiesz, żebym nie przegrał. Ej. Ile musi kolega ten drugi ćwiczyć, ten taki trochę otyły, żeby wyglądać jak ten łysy? Bezpieczeństwo, żeby wiesz, żebym nie przegrał, słabo by było. Dzięki Unkun za 2 lata. 20 PS. 80 lat? Dobrze, że Milena tego nie znalazła, bo byłoby po zawodach. Game over. Filip sprząta kwadrat kolegi, a singielka po tureckiej mecie jest? Myślę, że będę dalej dociekliwa, bo po prostu... Dzięki Renamon za 7 lat, witam. Bo mężczyzna musi mnie akceptować i zrozumieć taka, jaka jestem po prostu. Okay. I moje przejścia i wszystko. Okay. Dobra, jak coś to ten. Potem się schowaj do pokoiku. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co? Machon dał na golibordę 5 zł. Patrzę. Oglądamy to next. Są dwa części i jak coś. Ale się dzisiejsze momenty z Twitcha. Nie wiem, czy chcę to oglądać. Średził się chce. Tak. Ale pomyślę. Kolega może już się schować. Nadchodzi godzina zero. Czy singielka zaufa Filipowi, a może zaiskrzy? Kto wie? Cześć. No halo, co tak długo? Chcesz ale mnie byk. Poznać, czy nie? No, jak najbardziej, zapraszam. Milena jestem. Cześć Filip, Monster jestem. Propozycja emotki? Nie. Wydaje mi się, że będzie pasować do Filipa. Już dodałem twoje AH34. Wystarczy. A? Milena po pierwsze musi się dobrze rozejrzeć. Nic nie umknie jej uwadze. Sorry, że tak po prostu w takim mieszkaniu to mojego kolegi jest mieszkanie, wiesz, u niego, jestem jego trenerem. Ja też spokojnie. A Jolkum też jest od Quinto, zapomniałem. O, super, super, bardzo fajnie. Jaką dziedzinę? No dobra, dobrze, do gadania. Mogę ci pokazać. Bardzo fajnie. Czekaj, bo ja za głośno. Zapomniałem, że jest 12 w nocy. No się dogadają. Oldness? Tak. O, super. Kolega to ten chłop. Wszyscy ci się gapią na... Kurde. Fajnie. Ja to podziwiam też. To jest sztuka. Myślę, że sport łączy ludzi i się świetnie dogadają. A diety ścisłe jakieś stosujesz? Okay. Oczywiście. Ja nie. Ale może mnie nauczysz. A ja ten, no bardzo, bardzo chętnie mogę ci nawet pokazać. To idziemy zobaczyć. Codziennie.
Zapraszam. Coś, on coś o tym wie, powaga. Się, bo widzę, że ta dziewczyna jest taka wpatrzona trochę w niego. Ona go tak słucha. Ale wciąż się też rozgląda. Szuka dziury w całym. Tak, o, no to... A kolega ma ścisłą dietę? Kuchnia. Jego kolega? Zobacz, mam takie... Wygląda smacznie. Indyczek z ryzik. Filip próbuje przełamać lody przez żołądek do serca. KFC Mac. Ale... Co się dzieje? Jest naturalne. A tak zapytam, a twoja dziewczyna ma coś wspólnego ze sportem? Nie mam dziewczyny. Na pewno? Mhm. Taki umieśniony facet i nie ma dziewczyny. No widzisz, tak się składa, no. Chyba nie dowierza. Trzeba to jeszcze przegadać na spokojnie. Ja mam dziewczyny, no powaga myślę, dwa. Ona go uwierzyła? Tak teraz sprawdza. A dlaczego jesteś singlem, można wiedzieć? Powiem ci, że to ciężki temat jest. Moim długotrwałym 13-letnim związku zamieniliśmy w sumie oboje. Zaniedbaliśmy po prostu. Co to za grę wyjęli? Wsłuchana w niego, tak widzę, że ona go... Czy nie jest... Zachorowałem na ligmę powaga 2. Powaga 2. A ta emotka, no mogę dodać, no jak będzie. Nudza na tym, tylko ona go chce słuchać. A mogę zobaczyć... Teroszę. Może i słucha, ale wciąż nie ufa. Węszy i sprawdza. Tak myślę, że dobrze ta randka idzie. Czas na przerwę. Milena a ty jak myślisz, widzą? Może omówić temat z kumplem i ustalić plan... Pole dance jego kolegi? Ja pierdziele. Co ty wysyłasz? No... Czy ona ci się podoba? Tak, spoko dziewczyna, ale taka normalna. Umywalki nie ma, ale miska jest. Trzeba sobie radzić. Ale dziwnie. Z tym sportem właśnie. No fajnie, że właśnie też ona trenuje i tak dalej, wiesz, ten pole dance. Podoba mi się ten pole dance. O, jest kosz. Coś, na co czekałam. Jakieś szmatki, ścierki. Firanki chyba. Ale ona tak zauważyła, że jest patrzona ciebie i ona tak słucha ciebie. Też? Tak... No to fajnie, że w końcu ktoś mnie słucha, wiesz, co chcę przekazać, to co chcę powiedzieć. To u mnie było nagrywane? U mnie tu tej miski nie ma nawet. Mam ładną szafkę. No, ciekawe. Podpaski Normal Maxi. To... Mieszkanie kumpla, więc pewnie urwał walkę, jak się oparł. Ciekawe, czy kolega używa. O kurde, powaga dwa. Nie będę tobie grzebał w szafach. Milena znalazła sporo dowodów. Filip będzie musiał się z tego wytłumaczyć. Dobra, lecę. Spoko, morto. Nie, dziękuję. Jestem, już jestem. To siadaj. O, na fotel, to kurczę, to będzie grubo. Ładna kurtka, twoja? No nie moja. Nie twoja? Nie chodzę w takich rzeczach. Ja mam bardzo dobrą cechę, że jak on mówi, nawet jak się tłumaczy, to patrzy prosto w oczy. Twój kolega, to z kim tu mieszka? On mieszka sam. Sam? Nie widzisz środki, połaga dwa? Odśwież sobie, bo ja ją dodałem, u mnie jest. Pokażę ci ją nawet. Tutaj. O, zoba. Tu jest powaga, tu powaga jeden. No. Aha. A kolega ma okres? Przyjechała do niego rodzina. Może jego ciocia ma. Może go zapytać. No tak, to się kończy taka dobroć ludzka, bo mieli przyjechać na dwa dni, na weekend odwiedzić, no i tak się zasiedzieli, że prawie pół roku było. A skoro jest... O kurde. Jesteś trenerem personalnym, to myślę, że mnie bardzo zrozumiesz. Może zrobisz mi masaż. A jest? Okay, git. Spoko, bardzo fajnie. O, już się zaczyna masaż, no. Jak mówiłem, że Filip ją już wymasuje. Milena go testuje. Jak uważasz, moje plecy spięte? Troszeczkę tutaj szyja bardzo. Mhm. Cofnie, a co było? Spoko, bardzo ktoś fajnie. Ktoś drzwiach był? O, już się A, racja. Czy na masaż, no, jak mówiłem, że Filip ją już wymusuje. Się łazi, no. Milena go testuje. No, jak uważasz, moje... Złodzieje? Troszeczkę tutaj szyja bardzo. Mhm.
No właśnie najbardziej mnie boli szyja pod tymi plecy tutaj ramiona. Knopers piszesz. Dziękuję bardzo. I co? Zrelaksowana? Siadaj. A już, już ją Filip rozluźni. Po prostu chcę trochę serca posłuchać. Co jest w dupę? Czekaj, co się stało? Po prostu chcę trochę serca posłuchać. Ma w gaciach serce? Bije? Mhm. Zamrożony już jak z królowej... Nie, chyba zamrożony nie jest. Królowej lodu. Filip od razu przychodzi do konkretów, już przytulanko. A powiedz mi, czy twoje tatuaże dla ciebie coś znaczą, czy tak po prostu są, bo są rysunkiem fajnym? Znaczą, no to jest kawałek mojego życia. Jeden nagrobek, drugi, trzeci, czwarty. Miałem taki Popuś. Ten epizod w życiu, że musiałem walczyć. Przeżył bardzo, bardzo ciężką chorobę i ten, i musiałem w wieku 4 lat i musiałem zwalczyć ją. Mam, że tak powiem, możliwość, że tak powiem, chęci motywowania do działania innych. Chciałbym się właśnie podjąć jakiejś działalności charytatywnej na rzecz chorych na raka dzieci i tak dalej. To większość osób załamuje się. A takie małe dziecko jak jest w tym, w szpitalu leży, się na tym nie zastanawia. Ty, ona zakochała się w nim, czy mi się wydaje? Słyszy, bo słyszy, mimo wszystko, no bo tam lekarze z rodzicami rozmawiają i tak dalej. Słyszy, ale nie dochodzi do niego tego, to, że zaraz się może skończyć. To ciężki temat. Na pewno trudno się o tym mówi. No, ale jak widać, zrobił dobre wrażenie na dziewczynie. Powaga 2. Ile cię zostawię, co bym tam... Dobrze. Pójdę sobie tam po pokoju. Nie widziałem Dansa, coś fajnego? Trzeba przyznać, że ma dobrą bajerę. Dlaczego mężczyźni kłamią? Gość gada o tym, że pomaga dzieciom chorym na raka. Kolega na to. Niezłą bajerkę ma. Nice. Niezła bajera. Ja pierdzielę. A kobiety płaczą. Ciekawe, no, ja może sobie pożyczę od niego. Kolega dobry. Jeżeli się rozwinie ta sytuacja, to wiesz, że mogę być świadkiem na ślubie. Ojejku. Nie wyprzedzajmy faktów. Tu jest wszystko takie babcine. Dobrze, że te szafki... Tylko mówię, że patrzyłeś. Powiedziałem, że to twoje. A tu może będzie miał... W głowie ona ma skibidi toilet? O, no tu ma... No w końcu znalazłam chyba coś jego. To jak myślisz, że będzie jakaś druga rolka poza programem? To się okaże. Patrzymy jak wiesz. Koledze się chyba nie spodobała ona jakoś. Jakoś tak dziwnie, nie? No i jak? W sensie jemu i temu Karkowi. Bo kolega to tam no nie wie co się dzieje. Całkiem okej. Okay. Tak? A powiedz mi, która szafa jest twoja tutaj na tą chwilę teraz? A jak myślisz? Ja się pytam ciebie. Tak myślałam. Ale co Dance, jest jakiś mod? To mi się taka jedna spodobała. Dlaczego mężczyźni nie wiem, Patryk, a kobiety już płaczą? Mogę sobie ją pożyczyć? A to kolegi musi zapytać, bo to nie moja. To ja to pożyczę i w sumie jakbym nie mogła, to na kolację ci oddam. Dobra, nie ma problemu. Dobrze, że Filip jest trochę zachowawczy, bo to dobrych chłopaków zawsze złe kobiety ciągną. Ja myślę, że na dzisiaj mi starczy. I chyba będę się powoli zwijać. Tak. Co za szczypiora mam na czole? Mhm. Całować? Koleżanka się odpala. Nie, ona zakochana w nim. Pytaje, czy Kark też odwzajemnia. Jak myślisz? O, się gorąco robi. Ciągnie ich do siebie, aż nie chce się wychodzić. Jest chemia. I co, chcesz następne spotkanie? No, no tak, tak. No dobrze. Super, fajnie. To do następnego, pa. Na całą, no, zakochała się, fluszed. No, to mi fajnie randka przyszła. Tak? Było trochę podejrzenie, ale... No, czemu mrozi? Nie pisz mrozi poza tym, bo to mrozi. Poza tym nie mogę. Kurde, powiedziałem to 2 razy. I mnie to mrozi. Kurde, znowu. Jezus Maria, co ja mam powiedzieć? Powaga 2, o, już lepiej.
Żona była w ciebie paszona? Troszeczkę poczułam po prostu kontaktu. No nie pisz tego słowa. Pasuje cię do siebie. Zobaczymy, co czas pokaże. Mówię, to ja tu się nie podpalam. Wiesz, ale ogólnie tam chciałbyś się z nią spotkać? Nie, no rozumiem, że na stopie prywatnej już możemy się jak najbardziej spotkać, ale nie widzę jakichś tam przeszkód. Były wibracje. Ten kark coś gadał na początku, że sam prywatnego życia nie lubi wpieprzać do neta i może on dlatego tak zachowawczo gada, bo chyba mu się spodobała, ale wiesz, on tak nie chce w programie gadać, mi się wydaje. Że coś z tego będzie, tylko czy Milena uwierzyła Filipowi na słowo? Już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu, który co ty mówisz, Ergansi? Witam wszystkich. Ej, ten łysy akurat, widzisz, nie ocenię po pozorach, bo ten kark wydaje się jedną z normalniejszych osób ogólnie w tym programie, więc wiesz o co chodzi. Cześć. Dzisiaj jesteśmy w pełnym gronie, żeby dowieść prawdy. O. No jak się wystroiła? Co tam wykombinowała? Może masz jakieś pytania konkretnie do jakichś konkretnych osób? Tak, mam pierwsze do Tomka. Słucham ciebie. I znowu test. Czy go zda? Skoro uważałeś, że jesteś singlem, możesz teraz wstać i mnie przytulić? No jasne. Kurde. Powaga 2. Ciociu, wszystkiego najlepszego. Nie wiem. Wyjdę tam z drzwiami. A co ty robisz? Słucham serca. Słuchaj. Czy to tylko przytulas? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to. Kolejne pytanie miałaby. Nie pisz tak, kłaku, kurde. Powaga 2, dobra. Zbiłem pasek CCK. Do Filipa. Słucham cię. Co z książką? Czy mogę ją sobie zachować i wysłać pocztą z powrotem? Jednak wolałbym oddać książkę temu koledze, żebyśmy mieli szansę na kolejne spotkanie. No, a ja właśnie myślę, chłop, że... mówiłem o tkami, to chyba choroba. H66. Ja będę mieć książkę, to wtedy możemy się kolejny raz spotkać i może osobiście oddać. Następne pytanie mam do Mateusza. Tak, czy ty osobiście chcesz mi coś powiedzieć? No właśnie chciałem, nie chciałem, że tak powiem, wchodzić ci w kontekst. Co, przede wszystkim chciałem cię przeprosić, bo wczoraj nie ukrywam, że trochę się zrobiła niemiła atmosfera. Nie, źle się zakończyło to nasze spotkanie. Tak, dobrze, że właśnie mnie przeprosiłeś. To jest dla mnie bardzo ważne. Jest irytująca, nie lubię jej. Nie przeproszę jej za nic. Mam jeszcze jedno zadanie dla wszystkich panów. Na chwilę, żebyśmy po prostu potrzymali swoje ręce. Dobra. Za blisko siedzisz mojego męża. Modlą się? Zapadła cisza. Singielka wchodzi w pole energetyczne uczestników gry. Zrobiło się poważnie. Powaga 2. Co to, że ona chce wyrzucić jakimś sposobem. Dobrze, chłopacy, dajcie mi chwilę, ja trochę się... Ona powinna... Przejdę, przemyślę i wrócę z książką i jednym gadżetem. Ale w sumie racy. Wow. Tak, dał jej książkę, no i ma oddać. 44. prezydent. Ten tutaj? A ten? Nie no, przepraszam, powaga 2. Jak już wszyscy wiecie, trenuję pole dance i tutaj też miałam jeden występ. I to jest serduszko, które było wykonane przeze mnie na ten występ. Jak to druciak do garów, do zmywania. Ona będzie serce komuś oddawać swoje. Niech się dzieje, co ma się dziać. Co ma być, to będzie. Zaraz się okaże, czy umiesz czytać w ludziach, jak w książkach. Dobra, głosuj na Dyka i będzie git. Filip. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Brawo. Nie dałaś się nabrać. Dokonałaś właściwego wyboru. Filip. Ale... Możesz być z siebie dumna. Brawo. Fluszed. O kurde.
A tak szczerze, byłaś pewna na 100%? Myślałam, że może Tomek też, bo też był szczerym, fajnym chłopakiem. No, trochę nie do końca szczerym, jak się okazało. Jak miałam wykrywać w oczach, no to byłem tu bezradny niestety. Nie dało się nic na to poradzić. No. Myślę, że to była bardzo fajna przygoda dla nas. Sprawdzenie też męża, czy pójdzie dalej, czy nie. No i jestem bardzo z niego dumna. No to Filip, to jest nasze. Jakie plany na to? No to się okaże. Ustalimy jeszcze. Dobrze. Poczułam szczerość i po prostu stwierdziłam, że to jest chyba ten. To rzadko się zdarza, że w ogóle, że w programie coś takiego się dzieje. No i git. Flank Beats Production. Kusari!